dwa skrzydła, wiara i rozum. I nazywam się Kamil Beniuk. Jestem pasjonatem apologetyki od prawie 30 lat. Lubię to robić. Skończyłem tą zacną uczelnię teologię, katechetykę. Studiowałem również marketing i zarządzanie. Jestem katechetą w szkole w Warszawie. I niedługo chciałbym Państwa zaprosić na podróż w świat wiary, rozumu i apologetyki. Proszę Państwa, relacja rozumu i wiary. Od młodości zadaję Panu Bogu pytania dotyczące świata, problemów teologicznych i zadaję pytania, kim jestem i dokąd zmierzam. I czekam każdego dnia na odpowiedzi i szukam w rzeczywistości odpowiedzi na różne pytania. I czekam, jakie pytania przyjdą. I moje takie poszukiwania zebrałem na mojej stronie internetowej apologetyka.org. Prowadzę je od kilku lat i tam zebrałem odpowiedzi na pytania, które sobie zadaję przez całe swoje życie. A moja przygoda z apologetyką rozpoczęła się od spotkania ze Świadkami Jehowy, kiedy oni dostarczyli mi takiego paliwa i pytań dotyczące Pisma Świętego i wiary. Ja zacząłem badać te sprawy, badać te zagadnienia, szukać odpowiedzi, które Świadkowie Jehowy mi zadawali. I tak zacząłem studiować teologię i po prostu te osoby mnie wciągnęły w tą całą historię. Ale dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym tego pięknego poranka sobotniego, przygotowałem coś dla Państwa, coś mocnego. Chciałbym Państwa zaprosić, abyśmy wspólnie odtworzyli krok po kroku moment zmartwychwstania Pana Jezusa. Klatka po klatce. Chciałbym, apologetyka polega na tym, na przekonywaniu, na dostarczaniu argumentów. I chciałbym Państwa zaprosić na podróż w świat zmartwychwstania. To może brzmi absurdalnie, ale chcę Państwa przekonać i przedstawić materiały z monitoringu zmartwychwstania Pana Jezusa. Czy to Państwa zaciekawiło? Czy myślicie, że taka ciekawość w apologetyce jest ważna? Wciąga. Rozpoczynam jako pierwszy. Ale ktoś będzie drugi, ktoś będzie też ostatni. A to oznacza, że jest pewna logiczna całość. Ja zadaję zawsze ateistom takie prowokacyjne pytania. Skąd wiesz, że czas jest linearny, że czas jest linią? Wierz w to, czy wierzysz? To jest podstawowe pytanie. Skąd to wiesz? I podaję taki przykład, że w innych kulturach czas jest cykliczny. W Egipcie, w Grecji, u Rzymian. A skąd wiesz, że akurat czas jest cykliczny i wydarzenia są poukładane? To jest taka lekka moja prowokacja, gdyż mam takie, zawsze z ateistami mam takie pytania, które im zadaję. Bo później wracam do tego pytania i mówię, że przecież czas liniowy pochodzi z Pisma Świętego, z Biblii, od Mojżesza. Jestem początkiem i końcem. I bardzo często schodzimy na takie tematy związane z Biblią i to jest taki argument, przecież Biblia to mity. I ja powracam do tego pytania, to skoro Biblia to mity, czy twoje poczucie czasu jest również mitem? Bardzo często, druga moja taka prowokacja, takie pytania, do którego wracam, to jest udowodnij mi istnienie twojej świadomości. Apologeta musi być czujny na słowa i na układ słów twojej świadomości. Tak? Pytam się również, skąd wiesz, że masz świadomość? Czy wiesz, czy wierzysz? Czy kwestia istnienia twojej świadomości to jest twoja wiara, czy twoja wiedza? Ale muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku naukowcy zarejestrowali świadomość. To są takie badania naukowe, że to jest moment, przebadano czwórkę pacjentów, którzy byli w takim momencie przed śmiercią. I badania wykazały, że
parę minut przed śmiercią świadomość ich na wyższych częstotliwościach, które odpowiadają za marzenia, za sny, jakby się wybudzają. Ja nie wiem, co to jest, nie mówię, nie wiem. To są badania naukowe, to są czyste dane. Ja ich nie interpretuję. Może to jest ten tunel, może to są te anioły, nie wiem. Ale śmierć, moment śmierci, gdzieś ta świadomość się wybudza. Także tu mam taki jakby dowód na istnienie świadomości, ale ja zadaję pytanie precyzyjnie, bo apologetyka musi być precyzyjna. Podaj mi dowód na istnienie twojej świadomości. Twojej. I wiem, że to jest trudno dostarczyć i że człowiek nie dostarczy świadomości. I pytam się, czy wierzysz, że masz świadomość? Czy wiesz, że masz świadomość? Jeśli nie masz dowodów, to czy masz świadomość? To są tak zwane moje lupy. Czas i świadomość. Bo często rozmowy z ateistami no naprawdę schodzą na tematy. To jest historia Kościoła, to są tematy, jest cała gama tematów, a ja się trzymam po prostu takich dwóch moich rzeczy, których się dopytuję. Jaka jest myśl przewodnia? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą i całym swoim umysłem. I całą swoją mocą, to jest z Ewangelii Marka. Chciałbym zwrócić uwagę na tekst całym swoim umysłem. Umysł, całym swoim umysłem. Czyli można miłować Boga całym umysłem, nie częścią, całym. I w języku greckim to oznacza umysł, usposobienie, myśl, zrozumienie, intelekt, umysł i wgląd. Też taką moją myślą przewodnią jest tekst encykliki, że Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy. Dyskutuję z różnymi osobami, ze świadkami Jehowy. Już prawie 30 lat. Mam takiego teraz świadka Jehowy Pawła i dyskutujemy o apokalipsie. To już zawsze ktoś mi się napatoczy do dyskusji. Rozmawiam z charyzmatykami, dyskutuję z tradycjonalistami ostatnio, z protestantami, z wolnymi kościołami. Uwielbiam to po prostu. Ale tu jest bardzo ciekawy tekst. Poznając go i miłując, dotrzeć do pełni prawdy o sobie. Jakie stawiam hipotezy na tym spotkaniu? Że wiara oparta jest na faktach, że Pan Bóg zostawił ślady, tropy, przesłanki, argumenty w rzeczywistości, którą stworzył. I apologetyka, proszę Państwa, przygotowuje, użyźnia glebę na przyjęcie łaski. To jest takie wbicie kija w mrowisko, takiego kamyczka do buta. Niech troszeczkę pouwiera. Tak w dyskusji, tak na spokojnie. Takie, taka lekka prowokacyjka. Proszę Państwa, gramy o wysoką stawkę. Gramy o życie wieczne albo potępienie na wieki. O decyzję człowieka. A także działalność, czyli nauka teologii, poznawania prawd wiary, też można po spełnieniu warunków otrzymać odpust cząstkowy. Także to też jest również, przybliżamy również ten koniec i budujemy naszą świętość. W rozmowach z ateistami jestem pewny, że nie będą potrafili odpowiedzieć satysfakcjonująco na pytania, jaki jest sens miłości, bo na takie pytania odpowiada religia, sens cierpienia i co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Często mi ateista mówi tak, kiedy umrę, to Pan Bóg, spotkam Pana Boga, to Pan Bóg mnie do siebie przekona. Tylko, że ja wiem z teologii dogmatycznej, że jest śmierć i jest niebo, piekło i czyściec. Że to jest moment, natychmiast i nie będzie czasu. I całe życie jest odpowiedzią, czy wybieram Pana Boga, czy też nie. Jakie są granice wiary, proszę Państwa? W tym wystąpieniu będę pokazywał, że granicą wiary jest miłość, serce. A granicą rozumu jest wolność. Będę Was przekonywał do monitoringu zmartwychwstania Pana Jezusa. Na podstawie dowodów naukowych będę argumentował i pokazywał. I ciekaw jestem, czy uda mi się Państwa przekonać. Akurat jestem w takiej sytuacji, że są osoby zainteresowane, w pewien sposób podatne. Ale ateiści mogą powiedzieć, nie interesuje mnie to. Do widzenia. I powiedzą nie. Ale będę jakby
starał się Państwa zaciekawić i pokazać, że ciekawość jest drogą apologetyki, gdzieś takim punktem zaczepienia w dyskusji. Istnienie Boga jest punktem wyjścia myślenia racjonalnego, logicznego, spójnego i sensownego. A wiara składa się z rozumowania, zapamiętywania, poszukiwania i analizowania. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zadaję Państwu takie pytanie, czego i ateistom też, czego w życiu jesteś pewien? Czego w życiu jesteś pewien? Śmierci. Ktoś mi odpowiada, podatki. Podatki. Że się urodziłem. Warto jako apologeta mieć taki argument na istnienie Pana Boga. Ja się pytam bardzo często, jaki argument na istnienie Pana Boga ciebie przekonuje? I ktoś mi mówi z ruchu, z pierwszego poruszyciela. Taki żołnierz mi na przykład powiedział, że jego przekonało, że kiedy był na wojnie w Afganistanie, to widział strzelca snajpera, który do niego strzela. Kula idzie do niego w zwolnionym tempie, mija go. I to był dla niego argument ze istnieniem Pana Boga. Zwróćcie Państwo uwagę, że te argumenty są subiektywne. Mi akurat przyświeca Sobór Watykański I, Konstytucja Dogmatyczna, że naturalnym światłem ludzkiego rozumu można z rzeczy stworzonych na pewno poznać Boga jako początek i cel wszystkich rzeczy. Można poznać z pewnością Pana Boga. Więc zadaję pytanie wam, czy kwestia istnienia Pana Boga jest kwestią wiary czy wiedzy? Antony Flew, ateista, taki dosyć silny i mocny, nawrócił się przez racjonalne argumenty. Jego przekonał argument z DNA i z dostrzeżenia wszechświata. I on powiedział, trzeba mieć odwagę, aby iść za argumentami tam, gdzie one prowadzą. Odwagę. Myślę, że ateiści nie mają takiej odwagi często. Gdzieś tam się zatrzymują. Mnie akurat interesuje tak fakt istnienia i nieistnienia. To jest taki dowód sformułowany przez profesora Jodyckiego z UKSW, że istnienie musimy, w skrócie, jakby powiem, o co chodzi. To mnie akurat przekonuje. To jest taki mój argument, który gdzieś tam zawsze mam w rękawie, że istnienie postrzegamy w kontraście z nicością. Proszę sobie wyobrazić świecę, która istnieje tylko i naokoło jest ciemność. Jakby musi być nicość i coś w środku, świeca. Coś, tak jak ciemność i światło. I jakby twierdzenie, że istnieje tylko nicość, nie istnieje. Jakby jest sprzeczne. Bo nawet kiedy twierdzę, że nicość nie istnieje, to twierdzenie istnieje. To jest jakby sprzeczne sam w sobie. Musi być coś i nicość. I dla mnie Bóg jest bytem absolutnym, który ma moc twórczą wywołać każdą możliwość z nicości. Powołać nicość i coś jednocześnie, wspólnie. Ma nieskończoną moc twórczą i pełnię własności. To mnie akurat przekonuje. Proszę Państwa, sam Pan Jezus mówi, nie wierzcie mi na słowo, ale badajcie, czy jestem Mesjaszem, czy badajcie proroctwa, które są o mnie. Ponieważ one właśnie wydają o mnie świadectwo. Gdybyście uwierzyli jednak Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. Badajcie Pisma. Jest 350 proroctw dotyczące Mesjasza. Pan Jezus mówi, nie wierzcie mi na słowo, ale badajcie Pisma, które o mnie wskazują. To jest podpowiedź. Moi drodzy, przechodzimy teraz do materiału, który chciałbym wam zaprezentować. I chciałbym, żebyście tak na moment tej mojej wypowiedzi stali się taką grupą, która będzie podejmowała decyzję, jak w sądzie. Jak ta grupa się nazywa? Ława przysięgłych. Jesteście teraz ławą przysięgłych. I ja wam będę teraz pokazywał dowody naukowe i podejmiecie werdykt jako ława przysięgłych.
Czy to jest dobry pomysł? Czy to jest ciekawe? Czy to wciąga w tą historię, którą chcę Państwu przekazać? Ktoś tu kiwa głową, że nie, różne będą reakcje. Ktoś powie, że nie interesuje, ktoś powie, że tak, chce Ciebie posłuchać. Mam tutaj trzy obrazy. Pan Jezus Miłosierny z obrazu Kazimirowskiego. Mam całą Turyński, całą z Monopole, to jest chusta Weroniki. Czy te osoby są podobne? No, niektórzy powiedzą, że tak, niektórzy powiedzą, że nie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w argumentacji istotą rzeczy jest wiara w przesłanki, które ja będę Państwu przedstawiał. Dowody, okej, ktoś może usłyszeć, okej, ale wiara w przesłanki, które będę Państwu pokazywał, są istotą rzeczy. Czy obraz Salonu Turyńskiego i Jezusa Miłosiernego to jest ta sama osoba? Tu mamy obraz Jezusa Miłosiernego, tu mamy całą Turyński. Może przypadek, a może nie. A może Pan Bóg daje nam pewne znaki. Subtelne, delikatne znaki. Takie muśnięcie umysłu dotyczące wiary. Moi drodzy, szanowna ława przysięgłych, chciałbym przedstawić dowody na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chciałbym wam pokazać, że osoba na Salonie Turyńskim jest osobą żywą i pokazać ją na dowodach. I ciekaw jestem, czy uwierzycie w te dowody, w te przesłanki. Czy jesteście gotowi? Jest rano, jakoś tak. Ja myślę, że w apologetyce musi być też przepływ emocji. Chociaż powiem wam, że często taka egzaltacja u ateistów, to ktoś to odbiera za trochę takiego, tutaj trzeba kogoś troszeczkę stanować. Chciałbym powołać biegłych, to są naukowcy z Palermo. Chciałbym wykazać, że obraz Camunu jest obrazem poklatkowym, obraz monitoringu, że jest to obraz, ale tam jest zawarta pewna prawda o zmartwychwstaniu. Chciałbym, abyśmy odtworzyli klatka po klatce moment zmartwychwstania, abyśmy się przenieśli kamerą 2000 lat temu. Płótno zostało człowiek w ogóle to zmienia paradygmat myślenia o grobie pańskim. Pan Jezus został złożony brzuchem do dołu. Płótno zostało płasko położone po stronie obrazu przedniej części ciała. To zupełnie inaczej niż widzimy w kościołach. Według Salonu Turyńskiego Pan Jezus został w ten sposób położony do grobu. Zwróćcie uwagę, że mówię Pan Jezus, tak? Ale powinienem powiedzieć osoba na całunie. Ale jesteście u przysięgłych. Do was należy decyzja. Bo jeżeli człowiek jest żywy, to jest wasz werdykt. Co można wyczytać z całunu? Znajduje się części ubrania, tak zwany pas. Tutaj mamy takie kontury. Kiepsko troszeczkę to widać, ale no, gdyby tak troszeczkę rozjaśnić, to można by, tu akurat ja widzę u mnie na ekranie, ale spróbujemy coś z tego wycisnąć. Mamy część ciała. Na części ciała jest pas. Jest ubranie. Jest tak zwane, to są drobne kontury, taka jakby opaska, która została założona. Nazywa się to kalezon. Stąd chyba pochodzi ta nazwa kalesony, tak? Ciekawostką jest to, że one zostały założone na człowieka, który wisiał w pozycji pionowej. Ponieważ na samej górze, tutaj w tym miejscu, szanowna ławo przysięgłych, mamy krew, która spływa tutaj i zatrzymała się na talii. Tutaj w tym miejscu. Od czasów Mojżesza ten strój, tak, tą tunikę, noszono z pasem ze skóry węża. Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili, jak to mogło wyglądać. Istnieje pas z taką klamrą metalową. Jakby jest taki przedmiot okalający, dosyć taki twardy. I pas jest zbudowany ze skóry afrykańskiego pytona.
Tak mniej więcej wygląda ten wąż. I to zostało zarejestrowane na Salomonie Turyńskim. Na głowie jest cierniowa gałąź otoczona liśćmi, kwiatami owoców. Jest to tak zwany krwiściąg ciernisty. Czy brzmi to znajomo? Czy osoba na całunie coś państwu mówi? Jak to się nazywa? Ten przedmiot, który jest na głowie. Można to sobie wyobrazić, to były żywe liście. Żywa roślina. Tutaj w tym miejscu można je zobaczyć. Tutaj. Tu zostało one tak wykonturowane. Mniej więcej tak wyglądały. Czy można powiedzieć, że jest to korona cierniowa? Czy jest to zgodne z opisem biblijnym? Bardzo często się mówi, że Salomon Turyński jest sfałszowany. Czy fałszerz dbałby o takie detale? Mówi się, że Salomon Turyński pochodzi ze średniowiecza. Czy fałszerz miałby taką wiedzę merytoryczną, w jaki sposób chowano 2000 lat temu? Szanowna ławo przysięgłych. Krzewy są bardzo często, występują właśnie w okolicach, gdzie żył Pan Jezus. Tak mniej więcej wyglądały. Zostały zerwane i nałożone na głowę osoby na całunie. Dokładnie tak to wyglądało. W pobliżu korony cierniowej, po stronie obrazu, jest i zwisa łańcuszek. To jest tutaj w tym miejscu. Łańcuszek. To jest jakby taka ozdoba. Tutaj można wyróżnić. To jest w ogóle takie badania całunu przez tych naukowców, przez instytucje. To jest, że powiększono to w wysokiej rozdzielczości HD. I po prostu pod dużym zbliżeniem zauważono pewne rzeczy, które ja państwu przedstawiam. Również można zauważyć na całunie chustę z Oviedo. Chusta z Oviedo to jest taka chusta, gdzie są tylko plamy krwi. Na chuście z Monopello widać, że osoba na chuście miała nos złamany i trzeba było powstrzymać krwotok. Prawdopodobnie w czasie transportu jakby z krzyża osoba pewna, osoba, która została zdjęta z krzyża, miała krwotok i ta chusta pomagała po prostu w tamowaniu tego krwotoku z nosa. Jeszcze chciałbym przypomnieć, że krew na całunie to ma grupę AB. Tak wygląda chusta, jeśli chodzi o... Plamy skupiają się w jednym miejscu, są symetryczne. Czyli jakby ktoś by przetrzymywał ten krwotok. Tutaj w tym miejscu rozpoznano właśnie taką chustę jako taki tampon. Szanowna ława przysięgłych, tampon został umieszczony w tym miejscu. Jako taka poduszeczka, która podtrzymuje głowę. Tampon został spięty agrafką. Zwróćcie państwo uwagę na te detale. Agrafka. Widać to również na całunie i widać to również na chuście z Oviedo. Klamrę. Tampon. Moi drodzy, idziemy dalej. Teraz przejdźmy do... Chciałbym z szanowną ławą przysięgłych pokazać, że osoba, która jest na całunie, jest osobą żywą. Zwróćcie państwo uwagę na dłonie. Dłonie powinny być w tym miejscu, a w dziwny sposób zostały przesunięte. Są w tym miejscu. Widać na Salomonie Turyńskim przesunięcie prawej dłoni, że była ona w ten sposób, tutaj, a została na tym samym obrazie uformowana w pięść, tutaj. Czy szanownych
Ławę przysięgłych to przekonuje. Czy to jest dobry dowód? Jaka będzie wasza decyzja? Decydujecie. Wasza decyzja. Na całunie nie istnieje jeden obraz, lecz wiele obrazów, które zostały nałożone na siebie w ciągu kilku sekund promieniowania w tym samym kadrze. Czyli nastąpiło promieniowanie i całun tak naprawdę jest wypalony tym promieniowaniem. Są również gwoździe, jak kształt cygara. Gwoździe przesuwają się i są wbite w nadgarstek. Widać przesunięcie się gwoździ i ruch rany. Tutaj mamy ruch rany i strumyk krwi, który się przesuwa. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy też poplamiany łańcuch. Wykryto również paski na ciele, na całunie turyńskim. Te paski zidentyfikowane jako tefila, czyli to jest ten kult Pana Jezusa, kult Pana Boga. I wszystko na to wskazuje, że Pan Jezus również miał przywiązane w czasie swojego pogrzebu takie paski. Tak to mniej więcej wygląda. Tu jest rycina, która przedstawia te paski, jak one są przedstawiane do tej pory, do tych czasów. Pasek jest w różnych pozycjach. Rusza się, jest w ruchu. Pasek jest na ręku, na ramieniu i na czole. Widać również ruch tego paska. Jest owijany, również widać ruch ręki. Widać pasek na głowie, również widać ruch do dołu. Na końcu paska, takiego łańcuszka jest taka ozdoba metalowa. Ta metalowa ozdoba również jest w ruchu. Widać gwoździe wbite i ruch, przepraszam, i ruch tych gwoździ wbite w rękę. Również gwoździe są umiejscowione na dole w nogach. Widać przesunięcie o 90 stopni gwoździ. Tu mamy jeden gwóźdź, tu mamy jest wbity. Tak mniej więcej to wygląda na całunie. Widać ruch. Dużo mam jeszcze czasu? Minutka. O matka. Kończymy. I podsumowując nasze rozważania, jeśli chodzi o cuda eucharystyczne, to grupa krwi całunu to jest AB. Badania naukowe pokazują, że również cuda eucharystyczne również posiadają grupę, jest to serce w stanie agonalnym. Osoba zmarła na zatamowanie serca, na zawał serca. Krew jest żywa, pulsująca. Szanowni Państwo, czy udało mi się was przekonać? Czy udało mi się przekonać, że osoba na całunie jest żywa? Chciałbym wam pokazać, że kwestia przekonywania to kwestia wiary w przesłanki, wiary w argumenty. Nie potrafię nikomu nic narzucić. Nie potrafię nikogo przekonać w 100%. Ale mogę próbować i przedstawiać argumenty. Dziękuję bardzo.